jesteśmy tutaj, aby budzić wasze sumienia. Budzić zmysł zdolności odróżnienia dobra od zła. Aborcja to zabijanie. Dzień dobry. Komenda Miejska Policji Sierżanki. Witam serdecznie. Chciałem się zapytać, czy macie państwo pozwolenie jakieś na takie, nie wiem... A chciałem się zapytać, czy trzeba mieć pozwolenie. Znaczy na... Ja zadałem ale na plakat? Na plakat? Tak, czy... bo ludzie są zniesmaczeni. Nie trzeba mieć pozwolenia na plakat. Dobrze, dokumenty od pana bym poprosił. Oczywiście. Czy masz? Mówię, będzie wiadomo. Jeśli komuś przeszkadza... Ja się pytam, czy ustawa zgromadzenia pozwala, bo państwo powinien mieć pozwolenie. Dobrze, chodzi o wizerunek tego... Chodzi o zdjęcie. No to mamy już wyroki sądu na ten temat, wiele wyroków sądów. Może pan państwo się rozmawiam z oficerem dyżurnym. Tak jest. Powiedział, że sprawa jest zamknięta. Ja bo państwo zostaną od nas szansę, zostaną pouczeni, zabiorą swoje rzeczy. Jeśli nie, to za to wykroczenie z artykułu 51 będą nakładane mandaty po 500 zł na każdego. Macie prawo odmowy przyjęcia mandatu, sporządzimy wnioski do ogrania w osobie. Odmówimy mandatu, bo mamy prawo, mamy ustawę o zgromadzeniach. Pan sprawdził, czy jesteśmy legalnie tutaj, czy nie? Sprawdził pan, tak? Zakłócają państwo spokój innym tutaj osobom uczestniczącym. Są osoby zgłaszające z imienia i nazwiska, które będą stroną i to w sprawie, którym pan tu przeszkadza. Dyżurny, który się nazywa? Którym tu przeszkadza, nieważne. Pan tego jak nie to nieważne? To jest ważne. Nie, to jest ważne dla mnie. Ale nie, to jest ważne do sprawy sprawy, bo chciałem wiedzieć, potem wiedzieć, kto to. Przełożony, a nie pana, pan tego nie musi aha, wiedzieć. Aha, rozumiem, dobrze, okej, okay, to odmówił pan. Tak mówię, są osoby zgłaszające, którym tu przeszkadza, którym zakłócacie spokój. Jeśli państwo nie przyjmą mandatów, to będą wnioski. Możemy o zwrócenie ten? Nie. Nie możemy, nie zwróci pan nam decyzji. Zakończyliśmy w czynności. Aha, w czynności pan. Decyzja. Przyjmuje pan mandat? Nie przyjmujemy na mandat. Nie, zapytaj się jeszcze pani, czy przyjmuje mandat. A ja? Przyjmujesz jakiś mandat? Nie, nie przyjmuję mandatu. Dobrze, no tak. My będziemy zaskarżyć rzeczywiście decyzję policji teraz. To nie jest decyzja nasza, są osoby, które... A to nie jest decyzja policji, tak? Rozumiem. To nie jest decyzja policji. Decyzja była nasza. No miał właśnie pan prawo odmowy przyjęcia mandatu i pan odmówił. A stroną w sprawie nie jesteśmy my, bo to nie nam to przeszkadza, tylko są osoby zgłaszające. I te osoby będą was skarżyć, tak? Tak? A pan nadaje mandat w imieniu tych osób, tak? Jest czy osoba, to jest pana decyzja? Że... Jest osoba pokrzywdzona. A chciałem zapytać, czy to jest pana decyzja o tym mandacie, czy to jest decyzja? Tak, tak. Pana decyzja, okej, okay, dobrze, dziękuję. Kto nam... Czy to jest zdane? Tak. Nie pytam, nie mam, przepraszam, co to jest? Dobrze, oddaję pani. Także nie wiem, czy pani słyszała, w związku z tym, że pani odmawia przyjęcia mandatu, sporządzony będzie wniosek do sądu o ukaranie. My też będziemy sporządzać wniosek o ukaranie państwa za podejmowanie złych czynności niezgodnych z prawem, bo ustawa o zgromadzeniach jest jedna i mam nadzieję, że państwo znają w ogóle ustawę o zgromadzeniach, czy nie? Znają państwo. Obecnie wykluczałem tutaj spokój. Takie jest nasze odczucie i pod tym kątem będzie działanie. Jeśli my zakończymy i dalej tu będzie to wytrwało, przyjdzie kolejny patrol. Będą kolejne osoby zgłaszające, to się będzie powtarzało. Kolejne mandaty będą... Aha, czyli to jest zastraszanie już teraz tego, co słyszę, tak? Nie, to jest zastraszanie, tak? No, to jest też paragraf, proszę pana. Ja proszę o policję wezwać, bo to jest zastraszanie nas. Proszę zadzwonić, ja pan. Tak? Wszystko to ja pójdę na komendę sobie. Tak, proszę pan, bardzo. Żeby złożyć... Pana, jak to będzie wyglądało, że mandat to nie jest w momencie... Abonament, że ale pan to nie chodzi o mandat, pan teraz nas zastrasza. Zastrasza pan nas po prostu. Ja i się pan uśmiecha jeszcze przy tym. No ciekawe, bardzo ciekawe, że pan jest zastrasza. Z sympatii do pana, drogi panie. Rozumiem, rozumiem. Z waszej strony, do widzenia.